Cześć, w kolejnym materiale chciałem Wam zademonstrować krótkofalówki firmy Motorola, a dokładnie model Motorola T42. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, zachęcam Cię do subskrypcji kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Zaczynajmy! Jeżeli chodzi o model T42, producent dostarcza nam te urządzenia w różnych wersjach kolorystycznych oraz różnych pakietach. Podstawowe pakiety to jest niebieskie urządzenia oraz czerwone. Jest pakowane po dwie sztuki w komplecie, ale można również dostać urządzenie, które jest w trójpaku. Wygląda następująco. Mamy tutaj urządzenie w kolorze zielonym, niebieskim oraz pomarańczowym, jak również tak zwanym quad paku, czyli mamy cztery urządzenia, dwa niebieskie oraz dwa pomarańczowe. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, jest to proste urządzenie, nie wymaga jakiejś wiedzy specjalnej, jest przeznaczone raczej do takiego domowego użytku. Dla dzieci, ewentualnie na dwa samochody między sobą, jak jedziemy. Jak najbardziej to urządzenie spełni swoje zadanie. Co do zasięgu, producent tutaj podaje 4 km, a tak naprawdę realny zasięg w takim terenie zabudowanym to jest kilkaset metrów. W przestrzeni otwartej może być to kilometr, dwa. Wiadomo, jeżeli są jakieś sprzyjające warunki, są to góry, jesteśmy wysoko, druga stacja jest niżej o kilka kilometrów, ten zasięg jak najbardziej jest do uzyskania, nawet rzędu 5-10 km. Ale tak jak wspomniałem, muszą być to warunki, które będą idealne dla tych urządzeń, czyli nie będzie, że tak powiem, o inaczej, anteny się widzą, no to będzie komunikacja. W innym przypadku, jeżeli to jest gęsta zabudowa, to ten zasięg będzie kilkaset maksymalnie metrów. W takim opakowaniu producent nam dostarcza, tak jak pokazywałem wcześniej, również mamy trójpaki oraz quadpaki. W zestawie znajdziemy dwa urządzenia, trzy bądź cztery, w zależności od opakowania. Za chwilę przyjrzymy się mu troszkę bardziej. W zestawie mamy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest również w języku polskim. Są również naklejki, które możemy nakleić w to miejsce. W zestawie jest klips do paska. Klips do paska montujemy z tyłu urządzenia. Ale również możemy zastosować smycz. Smyczy nie ma w zestawie, ale obojętnie jaką. Możemy tutaj sobie przywiązać urządzenie, bądź tutaj za pochwyt i nie ma z tym problemu. Co do samego urządzenia, urządzenie nie posiada w zestawie żadnych akumulatorów ani ładowarki. Urządzenie jest zasilane trzema bateriami typu R3. Możemy również zastosować akumulatory typu R3 i do tego dodatkową zewnętrzną ładowarkę. Z przodu urządzenia znajdziemy wyświetlacz. Na wyświetlaczu mamy kanały, podstawowe informacje odnośnie funkcji, które aktualnie są włączone w urządzeniu. Mamy przycisk menu oraz przycisk do włączenia urządzenia. Plus, minus, tymi klawiszami podgłaszamy urządzenie, zmieniamy głośność urządzenia. Mamy również przycisk blokady, jak również ten przycisk służy do wywołania drugiego urządzenia. Z boku mamy przycisk PTT do nadawania, mamy również przycisk do parowania,
urządzeń między sobą. Z tyłu znajdziemy, tak jak wspomniałem wcześniej, klapka i miejsce na baterię typu R3 oraz montaż klipsu do paska. Z góry urządzenia mamy antenę. Antena jest zintegrowana, nie ma możliwości odłączenia tej anteny. Urządzenie pracuje z mocą 0,5 W i jest to urządzenie PMR, czyli działa w zakresie częstotliwości 446 MHz. To tyle, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam Cię do komentarzy. Jeżeli produkt Cię interesuje, poniżej filmu znajdziesz link do produktu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!